Małpa w kąpieli, Aleksander Fledro. Rada małpa, że się śmieli. Kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa, figlarz, nóż do dzieła. Wzięłszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, małpa myśli, w to mi graj. Hejże, kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą, ale ciepła coś za wiele, trochę nadto, pa, gorąco, fraszka. Małpa niecielę sobie poradzi, skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu, wiecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi, to nie żarty, parzą stopy. Dalej w okno brzęk uciekła, tylko palec popiekła, nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpą bywa. Kaczka dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Teraz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardą i miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, oddam potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad może ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwanie. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku całych buraczkach, taka to była dziwaczka. Sporty motorowe. Czas spędzając zabawkami, chłopcy bawią się autami. Wciąż pomysły mają nowe, są wyścigi terenowe, żużel, warsztat, parking, rajdy. Tyle z tej zabawy frajdy. Autka małe, średnie, duże, rzadko tu zbierają kurze. Tylko te, co gubią kółko, zalegają wciąż na półkach. Antoś uległ fascynacjom, żużlem i motoryzacją. Aż w mieście działa nowy, motorowy klub sportowy. Często z tatą tam chadzają i treningi podglądają. Nie ma to jak dźwięk silnika, całe ciało ci przenika. Nową sekcję tam szykują i już dzieci zapisują. Chodzi ściślej o gokardy, to jest pomysł skarbu warty. Antoś tatem prosi, błaga i we wszystkim mu pomaga. Tato spełnia obietnicę, sam chce mieć w domu kubicę. Zapisuje swego syna, niech się uczyć już zaczyna. Mama tylko głową, kiwa głową, jej przestrogi nie pomogą. Jaki ojciec, taki syn, gdy jest pomysł, będzie czyn. Skakanka. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Prawda, dzieci? Tak! Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała. Prawda? Tak! Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było, jakby było, nudno, prawda? Chociaż teraz musi płakać, potem znowu będzie skakać. Trudno! Więc gdy cię dorośli straszą, że tak będzie jak z tą naszą kozą, najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz im do ucha prozą. A ja znam może 20 innych kózek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są i wesołe i nic im się nie stało i dalej skaczą. Grunt, żeby się nie bać, tak skakać, żeby się nic nie stało, bo inaczej co by za życie było, prawda? I skacz ile ci się podoba, niech dorośli zobaczą, jak to się robi.